Subskrybuj, komentuj. Łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam cię serdecznie, Maciej z tej strony. Kolejne zdanie z matury poprawkowej z 2017 roku. Zadanie szóste jest następujące. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich liczb x spełniających taki oto warunek, czyli podwójną nierówność. Te podwójne nierówności bardzo fajnie się rozwiązuje praktycznie dlatego, że rozwiązuje się tak jak zwykłe nierówności. Trzeba tylko pamiętać, że działamy jakby na trzech stronach, tak? Tej lewej, środkowej i tej prawej. Pozwólcie, że ja sobie to przepiszę. No niech będzie na czarno. 11 jest mniejsze 2x minus 7 i jest mniejsze bądź równe od 15. I tu chyba też jest mniejsze bądź równe. OK. Patrzę, czy są, widzę, są czarne kropeczki, tak? Czyli właśnie ma być większe, mniejsze bądź równe, tak? Gdyby kółka takie puste, czy tam jak ja to nazywam otwarte, no to by były wtedy, od razu byśmy mogli sobie odrzucić pewną odpowiedź. Dobra, no tu jest minus 7. To ja sobie chcę skasować tą siódemkę, czyli dodaję 7. I tą siódemkę dodajemy do strony lewej, do środka i do strony prawej. Czyli 11 plus 7 to jest 18. 2x minus 7 plus 7, no to oczywiście zostaje tylko 2x. No i 15 plus 7 to jest nic innego jak 22. Tu są 2x, ja chcę mieć jednego x, czyli oczywiście dzielę to przez 2. 18 przez 2 to jest 9. Tu zostaje x, a tutaj 11, tak? Bo 22 przez 2 to jest 11. Czyli widzimy, że została 9 wyszła, 11 wyszła, czyli teoretycznie odpowiedź A możemy odrzucić i odpowiedź C możemy odrzucić. Z tej prostej przyczyny, że tu są minusy, nie? A nam wyszło na plusie. I teraz dobrze sobie taką nierówność rozbić na tą część. Czyli 9 jest mniejsze równe x. Oraz na tą część. Czyli x jest mniejsze równe 11. W każdej nierówności, jak robię z wami zadania, to zawsze mówię, żeby x były po lewej stronie. I zaraz wam pokażę też dlaczego. To znaczy, że tutaj x mam po prawej stronie nierówności. No to chcę ją zamienić. Jeżeli zamieniam miejscami, czyli tu wrzucam x, a tu wrzucam 9, to znak nierówności też się zmienia. Ok? I teraz, dlaczego to jest takie ważne, żeby to było po lewej stronie? Ponieważ jeżeli x jest po lewej stronie, to znak nierówności pokazuje nam strzałkę, w którą stronę to ma lecieć. Jasne? I tu dokładnie to samo. X mniejsze 11, tu jest strzałka w którą stronę, czyli od 11 w tą. Tak? No i ponieważ ma być i ten warunek spełniony, i ten warunek spełniony, to bierzemy część wspólną, czyli od 9 do 11. Tu zresztą jest w drugą stronę, więc i tak odpadnę. Jasne? A myślę, że nic takiego trudnego. Pytania w komentarzach, łapki w górę mile widziane. Jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, oczywiście wbijaj na Patronata, gdzieś tu będzie. Czekaj, będzie... No gdzieś tu będzie, pewnie tu. Albo nie, będzie tu. O, tu powinien być. No. Tyle. Na razie, hej.